bardzo, bardzo serdecznie przywitać naszych gości, czyli wszystkich Państwa prowadzących, o których za chwileczkę powiem kilka miłych słów. Od razu mówię, że miły i tylko miło będziemy dzisiaj rozmawiać. I Państwa, bardzo się cieszę, że Państwo przyjęliście nasze wspólne zaproszenie z Panem Prezesem Fundacji Innopolis Tomaszem Bilickim, którego tutaj w tym gronie właściwie zdecydowana większość w różnych odsłonach przygody, przygód i edukacyjnych, i takich wzmacniających poznała. Pan Arkadiusz Bujwicki jest prawdziwym policjantem, który zajmuje się koordynowaniem tematyki nieletnich, tematyki dotyczącej przestępczości narkotykowej na terenie całego województwa łódzkiego. Pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Pan Krzysztof Durnaś jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi. To jest taka szkoła wyjątkowa. Ja pamiętam kilka lat temu Krzysztof do mnie zadzwonił, mówi, chodź zobaczyć moją nową szkołę. I tam były takie metrowe dziury w podłodze i okno wypadało na drugą stronę, jak się otwierało. Dzisiaj jest to jedna z wzorcowych szkół na terenie Polski Centralnej. Szkoła posiadająca certyfikat Szkoły Przyjaznej Rodzinie, wydana w takim specyficznym modelu, czym koordynacją tego również teraz się zajmuje pan dyrektor w innych szkołach. Mówimy o nowej profilaktyce, mówimy o nowych zachowaniach nauczycieli także. Natomiast proszę zobaczyć, że to z czym się spotykamy w szkołach, w ośrodkach, w miejscach pracy, ja patrzę na to jako dyrektor szkoły, czynny zawodowo. Znaczy, nie czuję się do końca chyba nauczycielem, bo za bardzo wrosłem za biurko. Natomiast jakby czuję relacje, które się pojawiają w edukacji. Dla mnie one są niesłychanie ważne. Mamy jakby dwa takie podejścia. Jedno bardzo tradycyjne. Mamy nauczyciela, tego, którego znamy dzisiaj system edukacji, osobę, która się pojawia w szkole, w klasie, prowadzi proces jakiś edukacyjny, wychowawczy. Natomiast powolutku, proszę Państwa, życie nam pokazuje trochę inną rolę nauczyciela i inne jakby jego zamierzenia, coaching, mentoring, tanio, tak? I to jest to, z czym tak naprawdę chciałbym Państwa dzisiaj z tą refleksją na koniec zostawić. Która z tych ról według Państwa będzie Państwu konkretnie bliższa? Bo ja stoję na stanowisku, że niedługo nie będzie potrzeba w ogóle szkoły. I dzisiaj takie badania już są i takie modele pracy już są. Zresztą też je dalej Państwu pokażę. Jakby ta rola nauczyciela się powoli nam w systemie kończy. Ta się zaczyna. Czy jesteśmy do niej przygotowani?